Cieszę się, że mogę być na tym miejscu. Słyszałem trochę o waszym zborze. Dad Robert do nas jednego razu zajechał, nie raz był u mnie w domu i jak Słowo Boże mówi, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Przyjechał w gości i gości otrzymał. I cieszę się, że możemy być na tym miejscu, bracia, siostry, jako jedna duchowa rodzina. I wiecie, chciałbym się podzielić takim słowem na temat naszych oczu, ale nie tylko tych fizycznych, ale i duchowych. I chciałbym, abyśmy spojrzeli na siebie samych przez pryzmat tego słowa, abyśmy spojrzeli na to, jak my siebie widzimy, a jak widzi nas Bóg, jak my widzimy innych ludzi, ale jakich też widzi Bóg, jak my widzimy Boga, a jak Bóg by chciał, żebyśmy Jego widzieli. I bracia i siostry, co my widzimy wokół nas, jak my patrzymy na nasze problemy, a jak Bóg by chciał, żebyśmy patrzeli. I chciałbym odczytać 3 fragmenty z Bożego Słowa, może 2 dla skrócenia czasu, jeden zacytuję tylko. Jeden jest zapisany w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział i od 9 wersetu. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział i od 9 wersetu. Ja myślę, że bardzo dobrze znana historia. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości niegrzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I drugi fragment zapisany w 2 Księdze Królewskiej, w 6 rozdziale. 2 Księga Królewska, 6 rozdział i od 14 wersetu. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska. I ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Chwała Bogu, tam nie było mnóstwo wozów ognistych wokół tego miasta. Ich nie było mnóstwo wokół innych ludzi, ale te wozy ogniste, te Boże rydwany, one były wokół męża Bożego Elizeusza. I Elizeusz wiedział, że Pan jest z nim. Chwała Bogu za to. I Słowo Boże mówi, że był jeden człowiek. On nazywał się Noe. On chodził z Bogiem, on był mężem nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Ale Słowo Boże mówi, ale ziemia była skażona w oczach Bożych. Ja nieraz zastanawiałem się, jaka była ziemia w oczach ludzi, którzy mieszkali wtedy w tamten czas. Czy ona była skażona, czy może ona wydawała się dobrą? Wiecie, kiedy my patrzymy na to, co się dzieje, wielu z nas, wierzących ludzi, patrząc na rozkład, przychodzi na naszą ziemię, ten moralny rozkład. Widzimy cudzołóstwa, widzimy grzechy, pijaństwa, widzimy niemoralność, homoseksualizm, który wchodzi przez
różne możliwe strony, jest to, zaczyna być to legalizowane w krajach, jak my mówimy, wolnych, choć widzimy, jak brat wspomniał, że coraz bardziej ci, którzy są wolni w Jezusie Chrystusie, oni mogą znosić, ale prześladowanie duchowe. I tak by się chciało zapytać, a w waszych oczach jaka jest Europa? Jaka jest Ameryka? Wiecie, może w oczach ludzi, którzy ustanawiają nowe prawo, może to jest dobre, ale wiecie, w oczach Bożych to, co się dzieje, to jest bezprawie. W oczach Bożych to jest skażenie i wielkie skażenie. Jeśli Bóg by pozostawił ziemię bez kary za to, to wiecie, musiałby, jak jeden człowiek powiedział, usprawiedliwiać się przed Sodomą i Gomorą. My wiemy, że nie może Bóg zostawić tego bez kary, bo tak Bóg powiedział w swoim słowie i na pewno tacy ludzie, którzy tak czynią, nie ujdą bezkarnie, chyba żeby pokutowali. I bracia i siostry, my przeczytaliśmy Słowo Boże o dwóch ludziach, którzy weszli do świątyni. Dwóch ludzi przyszło, żeby się modlić. Dwa całkiem różne charaktery, można powiedzieć, życia. Jeden żył bezbożnie, drugi tak wyglądałoby żył pobożnie. Taki przykładny człowiek. Nawet Jezus jakby nie chciał jemu nic zarzucić w tym miejscu, że on kłamie. Jezus nie chciał pokazać, że on mówi nieprawdę, nie. Ale Jezus on powiedział do tych, którzy pokładali ufność sobie samych, by się wydawało, a czego ty, dlaczego ty się wynosisz z tego, co masz, tak jakbyś tego nie otrzymał. My wszystko, co mamy, możemy powiedzieć, mamy dzięki łasce Bożej, ale ten człowiek, on nie widział swojego stanu, on nie widział swojej pychy wewnętrznej. Jeden z braci, on lubi mawiać, pycha z nieba wypycha. I wiecie, ten człowiek, on może miał i dobre uczynki, ale on w swoich oczach tak mocno wyrósł, a innymi zaczął pogardzać. Ale ten celnik, on spojrzał na siebie, on uderzył się w pierś i on powiedział, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I wiecie, ja wiem jedno, punkt spojrzenia tego celnika, on był taki sam jak punkt widzenia Boży. On był grzesznikiem, który potrzebuje przebaczenia. I kiedy ten człowiek zobaczył się tak, jak widzi jego Bóg, on zaczął prosić o przebaczenie. Ciekawa rzecz się dzieje. Ten człowiek odchodzi z tego miejsca usprawiedliwiony. A o co on się modlił? On modlił się o przebaczenie. On modlił się o usprawiedliwienie i my czytamy, odszedł usprawiedliwiony, znaczy jego modlitwę przyjął Bóg. Chwała Bogu. I wiecie, wspomina mi się jeden z braci, który już odszedł do wieczności. On opowiadał, jeździł do Ameryki Południowej, trudził się tam bardzo. I mówi, jedynego razu, kiedy jedną kobietę tam Bóg ościł Duchem Świętym, przychodzi inny człowiek, ja już dobrze nie pamiętam, ale jeśli się nie mylę, to był mężczyzna. I przychodzi do tego brata, który modlił się i mówi, ty wiesz, co Bóg uczynił? A on mówi, co? A on mówi, Bóg ościł Duchem Świętym taką osobę, która 2 centów nie jest warta, a mnie nie. A ten brat spojrzał, mówi, słuchaj, kiedy ty nie będziesz warty 0,5 centa, to i ciebie Bóg ości Duchem Świętym. I to często jest przeszkoda, z powodu której Bóg nie może przyjąć naszej modlitwy. To jest właśnie to, że my widzimy siebie nie tak, jak widzi siebie Bóg. I Bóg często wybierał ludzi pokornych, którzy sami w swoich oczach nie uważali się za godnych, ale on wybrał na przykład Saula i nawet sam Bóg mówi do niego za pośrednictwem proroka, czy nie było tak, że w oczach swoich wydawałeś się niegodny, wydawałeś się mały, ale wybrał ciebie Bóg, Bóg ciebie postawił, a co teraz uczyniłeś? I bracia i siostry, jeśli ciebie i mnie wybrał Bóg, to my powinniśmy być Jemu wdzięczni i nie wynosić siebie. Wiecie, ja pamiętam, jeden z braci, on składał świadectwo, a mówi, ja opiekowałem się moim ojcem, który był mocno chory i mówi, jednego razu, ja tak nie wytrzymałem, jako jeszcze chłopak,
I powiedziałem mojemu ojcu, który był chory, i mówię: tato, ty jesteś tak grzeszny, że Bóg nie słyszy twojej modlitwy, czy ty jesteś tak niewierzący, że Bóg nie odpowiada na twoją modlitwę. Ale mówi, wtedy mój tato opowiedział mi, jak on cierpiał za Jezusa Chrystusa. Ja nie będę tej historii opowiadał, ale on mówi, że ta historia, ona mocno uderzyła mnie. Mówi, kiedy mój tato sam sobie kopał grób, dlatego że był wierny Bogu, jak Bóg jego ochronił, że jego nie zamordowali. Tam bardzo ciekawa historia, ale zobaczcie, jak można się pomylić, oceniając drugich ludzi. Dlaczego u niego jest taki stan, a nie inny? Dlaczego u niego jest taka sytuacja, a nie inna? Ja wiem jedno, Jezus Chrystus powiedział, on mówi, ja nikogo nie sądzę, ale gdybym chciał sądzić, sąd mój byłby sprawiedliwy, bo on nie patrzył na to, co patrzy człowiek, on nie patrzył na to, co przed oczyma, a on widział wnętrze człowieka. I ja chcę powiedzieć, on dzisiaj jest na tym miejscu i on nie tylko widzi twoje i moje postępowanie, twoje i moje uczynki, ale on widzi twoje i moje serce i on widzi, czy ty przyszedłeś z pokornym sercem, czy może przyszedłeś z wysoką myślą o sobie i od tego wiele zależy, czy Bóg da odpowiedź na twoją modlitwę, czy przejdzie mimo tej modlitwy. I Boże Słowo mówi, że ziemia, ona była skażona w oczach Bożych. Bracie i siostro, jak widzi Bóg ciebie, a jak ty siebie sam widzisz, czy ty widzisz siebie tak, jak Bóg ciebie widzi? Jeżeli tak, to błogosławiony twój stan, to ty wtedy nie będziesz się wynosił, bo ty będziesz wiedział, że ty wszystko, cokolwiek masz, to ty masz z ręki Jego i ty będziesz wdzięczny swojemu Bogu za to, że On wziął tą glinę do swoich rąk i to nie ta glina była taka wspaniała, nie, ale to te cudowne ręce wiecznego garncarza, one uformowały ciebie, że ty możesz dzisiaj wielbić swojego Stwórcę. Alleluja Bogu naszemu. My możemy często patrzeć na innych i możemy mocno się pomylić, ale kiedy Bóg oddaje słowo, kiedy Bóg odkrywa, wiecie, On się nigdy nie myli. Ja pamiętam, wiele jeździłem z jednym z braci, mocno używanych, ja z nim się przyjaźnię i miałem możliwość jednego razu pojechać z nim za zachodnią granicę do Niemiec i tam zajechaliśmy do jednego szpitala. Tam był jeden z braci mocno chory, on miał cukrzycę, ona doszła do poziomu 800 cukru, jemu już palce ssiniały, jemu lekarze już powiedzieli, że trzeba tam do kostnicy go powoli wywozić. Tam bardzo był trudny stan życia, jego żona zadzwoniła do jednego z braci prośbą, aby on modlił się o uzdrowienie. Ten brat szybko zadzwonił do drugiego. Kiedy modlili się, mówi, Bóg pokazał widzenie jednemu z tych braci i on dzwoni do tego, który pierwszy do niego dzwonił i mówi, słuchaj, czy ta osoba jeszcze żyje? A mówi, żyje. A dlaczego? A mówi, bo podczas modlitwy miałem widzenie, że łódź dopłynęła do celu. Mówi, widzę, mąż w białym ubraniu wyszedł i zapinał łańcuch. I mówi, zrozumienie jest takie, jak zapnie łańcuch, to już odejdzie do wieczności, ale widzę, że przychodzi, ma zapinać i nagle wraca z powrotem i odpina ten łańcuch. Po chwili znowu idzie i zapina i powoli znowu wraca z powrotem i mówi, zrozumienie jest takie, jeśli on żyje, to żyje tylko po modlitwach narodu Bożego. Jeden z tych braci szybko wsiadł w samochód i z Ukrainy pojechał na Niemcy, mnie wziął po drodze, pojechaliśmy tam do szpitala, pomodliliśmy się za tym bratem i po trzech dniach całkowicie Bóg tego brata uzdrowił. Do dzisiaj około pół roku mija, nie bierze ani insuliny, ani tabletek i wszystkie inne choroby znikły w jednym momencie, bo jest Bóg na niebie, który słyszy modlitwy swojego narodu. Wiecie, ten brat, on cieszył się, on się radował z tego, że Bóg okazał jemu łaskę, on poszedł do zboru, on złożył świadectwo,
świadectwo o tym, co uczynił Bóg, ale bracia i siostry, jaki smutny stan. Pastor, który był w tym zborze, on również miał cukrzycę, ale jego Bóg nie uzdrowił. Jemu się to nie spodobało i on powiedział, że nigdzie nie przyjmować tego brata z jego świadectwem, ani tych ludzi, którzy modlili się za nim i Bóg go uzdrowił. Ja sobie myślę, bracia i siostry, do jakiego momentu człowiek może dojść, że tak mocno zatwardzi swoje serce i nie rozumie, że Bóg pokornym daje łaskę, ale pysznym się sprzeciwia. Jeśli ty i ja będziemy chodzić w pokorze przed naszym Bogiem, to my będziemy widzieć Jego rękę nad sobą. Alleluja naszemu Bogu. Ja wspominam, jak swojego czasu Jezus Chrystus, on zadał pytanie i on mówi, za kogo mają mnie ludzie? I jest odpowiedź i mówią apostołowie, jedni za jednego z dawnych proroków, inni za Eliasza, inni za Jana Chrzciciela. Różnie ludzie myśleli, ale on zadaje pytanie, mówi, ale ja mam do was pytanie, a za kogo wy mnie macie? I Piotr odpowiada, ty jesteś Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. I Jezus spojrzał, mówi, błogosławiony jesteś, Piotrze, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój niebiański. Bracie i siostry, byli ludzie, którzy chcieli widzieć Jezusa. Ja chciałbym powiedzieć dwa takie skrajne przypadki. Jeden to był Zacheusz. Człowiek, który męczył się w duszy swojej. Tak po ludzku myślę, miał wiele. Miał bardzo wiele, miał dobrobyt. Ale gdzieś dusza tym wszystkim się zmęczyła. I drugi człowiek to był Herod. On po prostu, jest napisane, pragnął widzieć Jezusa. Ale z takiej ciekawości, wiele o nim słyszał, słyszał, że robi cuda, słyszał, że jakieś moce przez niego działają, ale jego dusza nie czuła potrzeby przemiany, jego dusza nie zmęczyła się w tym grzechu, on po prostu chciał sobie popatrzeć. I wiecie, dwóch ludzi spotkało Jezusa, Herod zobaczył Jezusa i on w nim nie zobaczył nikogo nadzwyczajnego, on zobaczył prostego, jakiegoś człowieka. I on go odesłał, na niego nie był ciekawy, ale kiedy Zacheusz, on zobaczył Syna Bożego, kiedy on przemówił do niego, on zobaczył w nim Zbawiciela, on zobaczył w nim tego, który zdjął ciężar grzechu i który dał swobodę dla duszy. Alleluja. I bracie i siostro, ja chciałbym zadać ci pytanie, kogo ty dzisiaj chcesz zobaczyć na tym miejscu? Czy ty chcesz zobaczyć jakiegoś cudotwórcę? Jeśli tak, ty odejdziesz z tego miejsca taki, jak przyszedłeś. Ale jeżeli twoja dusza, ona pragnie zobaczyć Zbawiciela, jeżeli twoja dusza, ona szuka Boga i to Boga żywego, to ja wierzę, że on da znaleźć się tobie i mi na tym miejscu. Chwała Bogu naszemu. I bracie i siostry, fragment, który wczoraj położył się mocno na moje serce. Ja nie wiem do końca dlaczego, nie może inaczej. Ja wiem dlaczego, bo Słowo Boże, one kiedy pada, to one dosięga swojego celu. I Bóg kiedy posyła Słowo, to jest tak jak deszcz na ziemię. Ono wykona swoją pracę, ale może powiem inaczej. Ja nie wiem do kogo jest skierowane to Słowo, ale jeśli, ja chcę powiedzieć, ty chodzisz w pokorze przed swoim Bogiem, jeżeli ty nie wynosisz się w swoim sercu, wiecie, często trzeba być bardzo pokornym człowiekiem, żeby móc przyjąć słowa Jezusa Chrystusa. Jak swojego czasu ta niewiasta przyszła i mówi, uzdrów dziecko moje, a on mówi, niedobrze jest brać chleb od dzieci i dawać szczeniętom, niedobrze dawać psom. Ja sobie myślę, gdyby ktoś mi tak powiedział, zapewne oburzyłbym się, bo moje myśli, one takie wysokie, wysokie by były, toż ten człowiek mnie poniżył, jak on tak mógł powiedzieć, jak on mógł tak zrobić, dlaczego to przyszło na mnie. Ale wiecie, kiedy to usłyszała ta niewiasta, ona musiała być bardzo pokorną, ona musiała mieć niskie mniemanie o sobie samej, ona spojrzała i mówi, tak jest, Panie.
ale i szczenięta jedzą z okruszyn stołu panów swoich. Jezus zobaczył na nią i mówi: wielka jest wiara twoja. Dlaczego? U niej była wielka wiara, bo i była wielka pokora. A gdyby była pycha, tam miejsca na wiarę by nie było. I Jezus zobaczył to w niej i mówi: wielka jest wiara twoja. Idź i jak chciałaś, tak otrzymasz. Bracie, siostro, jeżeli twoje nastawienie serca jest pokorne, jeżeli ty umiesz spojrzeć na siebie tak, jak Bóg chce, żebyś siebie widział, jeżeli ty nie poniżasz drugich, bo może masz wiele, co otrzymałeś od Boga, jeżeli ty w tym wszystkim umiesz być pokornym, jeżeli widzisz i patrzysz na Jezusa, tak jak Bóg by chciał, żebyś na Niego patrzył, to te słowo, ono jest skierowane do ciebie. Jak było powiedziane, smok, on zawarł gniewem, on rozgniewał się i on postanowił stoczyć walkę. Ale bracie i siostro, oto sługa Elizeusza popatrzył i on zobaczył wojsko, on zobaczył przeciwnika, on zobaczył wroga, który wyruszył przeciwko nim, obległ miasto dookoła i mówi: Panie, biada nam, ale oto Bóg podaje swoje słowo niedaremnie. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Bracie i siostro, ochrona Boża, ona jest zarezerwowana dla wiernych Bożych. Jeżeli ty będziesz chodził w pokorze ze swoim Bogiem, jeżeli ty będziesz obcował z Nim, jeżeli ty będziesz miał społeczność z Nim, to Słowo Boże mówi, abyśmy modlili się, a na niebie jest Bóg, który słyszy modlitwy i On ma moc odpowiedzieć i słowem, i dziełem. Ale jest warunek postawiony, że my musimy chodzić w pokorze przed swoim Bogiem. I wiecie, Elizeusz służył swojemu Bogu i kiedy wróg wyruszył przeciwko niemu, to my czytamy, że dla Elizeusza była zachowana ochrona Boża. Alleluja! Kiedy wróg, on przechodził po ziemi swojego czasu, szatan przyszedł przed oblicze Boże i Bóg zadaje pytanie jemu i mówi: skąd przybywasz? A on mówi: ja przeszedłem ziemię i wzdłuż i wszerz. Ja przeszedłem ją dookoła. Ja zaszedłem do każdego domu. Ja tam czyniłem zło. Ja tam wykonywałem pracę swoją. Ja nie zostawiałem domu, żebym ja tam zła nie wpuścił. Ja ją przeszedłem wzdłuż. Ja ją przeszedłem wszerz. Ja wiele zła narobiłem. Ale Bóg mówi: czy ty zwróciłeś uwagę na sługę mojego Joba? A on mówi: ty ogrodziłeś go dookoła. Ty postawiłeś mur dookoła niego. Dlaczego? Bo on modlił się do swojego Boga i w oczach Bożych on był niewinny, on był wierny, on był nieskazitelny i Bóg nie dopuścił, aby wróg szedł do domu tego. Ale jak często dzisiaj wróg zachodzi do domów. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie pilnują dróg swoich i nie pilnują kroków swoich, a potem wróg ma dostęp, ma miejsce i często potem przez lata płyną łzy. Ale ja chcę powiedzieć tobie, bracie i siostro, że jest na niebie ten, który może dać odpowiedź, jeżeli my będziemy pokornie chodzić przed Jego obliczem, jeśli my będziemy służyć Jemu, to jest ten, który ma moc odpowiedzieć. On zachował ochronę dla wiernych swoich, chwała Bogu. Bracie i siostro, ja nie wiem, w jakim ty jesteś położeniu, ale Słowo Boże mówi, że Mojżesz trzymał się niewidzialnego tak, jakby go widział. Może dzisiaj ty patrzysz na problemy, które są w twoim życiu. Może widzisz, że są problemy i nie wiesz, co robić dalej. Widzisz, jak wróg, on wykonuje pracę i może aż ręce się opuszczają i myślisz, a co dalej? Ale Słowo Boże, ono się nie zmieniło i Bóg, on może dać odpowiedź. Bóg, on zachował obietnicę dla narodu swojego i wiecie,
Jedna z sióstr, ona swojego czasu chodziła do zboru, ale ona tak jedną nogą była w kościele, a drugą nogą była całkowicie w świecie. Jej serce, ono nie było szczerze oddane dla Boga. I przyszedł czas, że jej mama mocno zachorowała. Ta siostra zaczęła się modlić. Ona zaczęła otwierać Słowo Boże, ona zaczęła patrzeć na te obietnice, które Bóg pozostawił w Słowie swoim. I ona modliła się o uzdrowienie mamy, ale wiecie, mama nie została uzdrowiona. Mama zmarła, ta dziewczyna rozczarowała się i ona poszła z powrotem w ten świat. Ona odeszła od Boga, ale po jakichś paru latach, jak dobrze pamiętam, spotkała jednego brata wierzącego, zaczęli rozmawiać i mówi, a dlaczego ty nie chodzisz do zboru? Ona mówi, ja rozczarowałam się, ja się modliłam, tak było napisane, a Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę, ale temu bratu Bóg dał wielką mądrość i on mówi, słuchaj, ty żyłaś nie tak, jak Bóg chce. Ty nie żyłaś według Jego słowa. Ty nie wykonywałaś Jego woli. Ty lubiałaś świat. Ty jedną nogą byłaś w świecie. Ale chciałaś się uchwycić za obietnice, które Bóg zostawił wiernym swoim. I tu była twoja mocna pomyłka. I więc dlatego nie otrzymałaś odpowiedzi. I ta dziewczyna, kiedy to usłyszała, ona zapłakała. Ona zaczęła pokutować. I ona z powrotem wróciła do Boga. Chwała Bogu, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Ja wspominam, był taki czas, kiedy Bóg przemówi przez słowo prorocze do mnie. I na pierwszy rzut, kiedy popatrzyłem, to tak nic głębokiego, było do mnie takie słowo, a kiedy ty będziesz modlił się tak, jak Eliasz się modlił, to ja dam tobie odpowiedź tak, jak jemu dałem. I wiecie, ja pomyślałem, a jak to Eliasz się modlił? Może z podniesionymi rękami, ale tak nie pisze. Może głośno, może długo, może w poście. Wiecie, zacząłem zastanawiać się, jak ten człowiek się modlił. I pamiętam, jednego razu jadę samochodem i przychodzi jasna i zrozumiała myśl. Eliasz, on zaczął modlić się i on powiedział takie słowa, Boże, a ja wszystko zrobiłem według słowa Twojego. I te słowo, ono mnie zdruzgotało. Ja byłem gotowy długo się modlić. Ja byłem gotowy wejść w post. Ja byłem gotowy mieć podniesione ręce. Ale braci i siostro, jak pomodlić się przed obliczem Boga, który zna każdą myśl, który zna każdy krok, który zna każde słowo, który widzi każde moje postępowanie. I jak przed takim Bogiem pomodlić się, Boże, ja wszystko zrobiłem według słowa Twojego i ja zrozumiałem, co Bóg chciał powiedzieć do mnie, synu mój, krocz moimi drogami, wykonuj słowo moje, a wtedy wołaj do mnie, a ja odpowiem Tobie, bracia i siostry, ale czy my umiemy szczerze i pokornie wejrzeć na siebie samych i czy my możemy powiedzieć, Panie, ja wszystko wykonuję według słowa Twojego, czy może musimy stanąć i powiedzieć, Boże, daj siły, dopomóż i popraw życie moje, bo jeśli Ty nie weźmiesz mnie w rękę swoją i jeśli Ty nie wykonasz pracy swojej do końca, to ja nie dam rady. Ale bracia i siostry, to jest miejsce, jak tu jest napisane, zaprawdę. Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Bracie, siostro, na tym miejscu jest Pan, na tym miejscu jest ten garncarz, który wziął Ciebie i mnie do swojej ręki i On nie daremnie posyła to słowo, ale On posyła to słowo dlatego, bo On chce wykonać nad Tobą i nade mną pracę i uczynić naczynie gotowe do dzieła służby. Alleluja! Ale jeżeli Ty widzisz, że czegoś brakuje, to
zastanówmy się, w których tych czterech punktach my popełniamy błąd. Może ty popełniasz błąd w tym, że ty zaczynasz, że przestajesz widzieć Boże kierownictwo w swoim życiu. Może robisz ten błąd, który swojego czasu zrobił Piotr. On popatrzył na burzę dookoła niego, a z jego wzroku znikł Zbawiciel Jezus Chrystus i zaczął tonąć. Ale wiecie, to jest właśnie praca wroga dusz naszych. On chce wykraść wiarę z twojego i z mojego serca. I on stara się powiedzieć tobie, że dla ciebie nie mam zbawienia, dla ciebie nie ma zmiłowania, dla ciebie nie ma odpowiedzi. A ja chcę powiedzieć, na Golgocie lała się krew Syna Bożego za twoje i moje grzechy, za twoje i moje niedostatki, za twoje i moje upadki. I on twoje i moje przekleństwo wziął na siebie. O, jak dobrze, gdybyśmy spojrzeli teraz na Golgotę, na tego Zbawiciela i powiedzieli: Panie, ja dziękuję tobie za to, że ty przyprowadziłeś mnie na to miejsce i jeszcze jeden raz przemówiłeś do mojego serca, bo Bogiem wiecznym jest Pan i on umiłował cię miłością wieczną. On nie zostawił ciebie samego, on nie zostawił ciebie samej, ale on wziął ciebie w rękę swoją i on prowadzi ciebie, może drogą niezrozumiałą dla ciebie i dla mnie, ale drogą wieczną i drogą sprawiedliwości swojej i drogą, która jest najlepsza dla ciebie i dla mnie, abyśmy zrozumieli, że on jest wielce miłościwy, wielce miłosierny i dobrotliwy dla ciebie i dla mnie. I on chce przez twoje i moje życie jeszcze wielu przyprowadzić do Zbawiciela. Alleluja. Ja chciałbym, jeśli można, abyśmy skłonili swoje kolana i abyśmy zawołali do naszego Zbawiciela, abyśmy podziękowali jemu nie tak jak ten faryzeusz za swoje dobre uczynki, nie, ale za jego dobrotliwą rękę, która wykonuje pracę nad tobą i nade mną. Alleluja. Abyśmy podziękowali jemu za to, że on nie odrzucił nas, ale że on nas miłuje i że jego ucho, ono jest nakłonione na tym miejscu. Alleluja. Ja chciałbym takiemu Bogu podziękować. Ja chciałbym pomodlić się do takiego Boga i ja chciałbym zanieść do niego swoje prośby, aby on wysłuchał moją modlitwę. Alleluja. Bracia, siostry, wy zgodni z tym? Amen. Amen. Tu skłońmy swoje kolana.